polska reprezentacja trzecią drużyną świata. Ze studia polskiej telewizji w Monachium wita Państwa trzecia drużyna świata. Proszę Państwa, były to oklaski dla wszystkich kibiców w Polsce i wiadoma sprawa, gdyby nasze studio leżało bliżej stolicy, bliżej naszego kraju, bliżej tych miast, z których pochodzą nasi znakomici piłkarze, prawdopodobnie 30 parę milionów ludzi by chciało uściskać ręce tych bohaterów. W związku z tym pozwolicie Państwo, że w imieniu Państwa ja złożę uścisk kapitanowi drużyny. Kaziu drogi. Dziękujemy serdecznie. W imieniu tysięcy ludzi, którzy dzisiaj po raz siódmy mdleli z przerażenia w naszym kraju. Proszę bardzo. No ja chciałbym w ogóle na samym początku podziękować tym wszystkim właśnie tu kolegom, zawodnikom, którzy tak dzielnie właśnie się spisali. Ja jako kapitan jestem w ogóle pełen uznania do zespołu. No i również chciałbym podziękować wszystkim kibicom w kraju, którzy z nami byli. Bardzo gorąco nas dopingowali. Myśmy tego nie słyszeli, ale na pewno tak było. No uważam, że sukces jest ogromny i to jest sukces nas wszystkich. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chyba powiedziane krótko, ale dokładnie. I o wszystkim. Proszę Państwa, może teraz zaczniemy. Proszę? Zaraz. Nie, bo Państwo, ja patrzę w kierunku Grzegorza Lasy, a Grzegorz Lasy pokazuje, żeby co, od prawego skrzydła, tak? No więc Ty grasz na prawym skrzydle, prawda? Tak. Proszę Państwa, przedstawiam Państwu bez korony jeszcze, ale króla strzelców. Proszę? Już niedługo. Grzegorz, założyliśmy sobie, jeśli chodzi o pytania dla zawodników, że zawodnicy mówią o swoim największym przeżyciu w czasie tej batalii piłkarskiej tutaj na Mistrzostwach Świata w Republice Federalnej Niemiec. Twoje największe przeżycie? No moje największe przeżycie to chyba był pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata. Graliśmy z Argentyną. Także no, chyba najlepiej było tym. Nie tylko dobrze graliśmy, ale było to naprawdę bardzo przyjemne przeżycie. Tak, zaczęło się od tego. To znaczy, może ja dodam do tego, że zaczęło się od A, od Argentyny, prawda, a skończyło się na B. Na Brazylii. Jeszcze jedna tylko sprawa. Czy liczysz, że ktoś w tej rywalizacji najlepszych strzelców 10 mistrzostw świata może cię dojść? No ma jeszcze szansę Holender Neeskens. Musiałby strzelić dwie bramki, żeby się zrównać ze mną. No, a trzy, no to on będzie królem strzelców. Nie, zdaje się, że ci się coś tu pomyliło. Nie. Nie? To mnie się pomyliło. On ma 5 Neeskens? Dobrze, w porządku. Ale zdaje się, że nie strzeli jutro 2 bramek. W każdym razie gratulacje za wspaniałą grę, za fenomenalne recenzje wszystkich fachowców całego świata. No i co chciałbyś w tej chwili zrobić? No w tej chwili no, chciałbym podziękować wszystkim kolegom, że naprawdę duża ich zasługa jest w tym, że ja strzeliłem 7 bramek. Pan Kazimierz Górski. Proszę Państwa, proszę się dobrze przyjrzeć. Prosimy o zbliżenie Kazimierza Górskiego. Tak, Kazimierz Górski ogolony. To znaczy, ja nie mogę pytać Cię, jakie Twoje było największe przeżycie, bo myśmy to doskonale widzieli. Realizatorzy tutaj bardzo nam ładnie pokazywali, prawda, tę ławkę rezerwową i co na niej przeżywałeś. Każdy dzień przynosił pewne przeżycia, ale chyba najprzyjemniejszą sprawą było to, że nasz zespół swoją postawą, swoimi wynikami zaskarbił sobie, że się tak wyrażę, sympatii tutejszych mieszkańców. No, to było niespotykane w mojej karierze w ogóle trenerskiej. Na każdym kroku witano nas bardzo gorąco, czy to wracaliśmy z meczu, czy to jechaliśmy na trening, więc chyba tu mi się wydaje jest jakaś bardzo poważna zdobycz zespołu, że potrafili swoim zachowaniem się, no swoją postawą, nie tylko na boisku, ale poza boiskiem, zdobyć tak wielką sympatię, to chyba jest wielka zdobycz. Wielka zdobycz i gorące słowa uznania dla Pana.
panie trenerze? No, dla mnie to chyba raczej dla zawodników. Dla zawodników. Proszę państwa, wydaje mi się, że wszyscy teraz razem już i kibicom podziękujemy oklaskami za wspaniałą atmosferę, jaką ty to nauczyła. Za te zaciśnięte kciuki i panie Adamie, prosimy, zaczynamy piosenkę. No. Z naszym kibicą najpierw zniesiemy nasz najnowszy okrzyk. Tiki takie, hej, hej, hej! I prosimy o piosenkę. No, proszę bardzo, panie Adamie. Po zielonej trawie piłka goni, albo my wygramy, albo oni, albo będzie dobrze, albo będzie źle. Piłka jest okrągła, a bramki są dwie. Po zielonej trawie piłka goni, albo my wygramy, żegnamy się, niedługo zobaczymy się w kraju, naszej wspaniałej, złotej drużynie. Dziękujemy i do zobaczenia w kraju. Do widzenia! Pańskie marzenia konkretnie obracały się wokół którego miejsca? W moich marzeniach... Ale no, szczerze, bo ja panu przypomnę. Piąte, szóste miejsce. Piąte, szóste miejsce. Tak. To znaczy wyjść, to z grupy, wyjść z grupy i, nie no być i nie być ostatnią drużyną. Na mistrzostwa jechałem troszeczkę niespokojny, ponieważ... Przed tymi mistrzostwami nie prezentowaliśmy jeszcze najlepszej formy. Jednakże po meczu z Argentyną uwierzyłem, że możemy zdobyć któryś z medali. Jak się okazało, miałem rację. Na mistrzostwach świata na wprawdzie nie udało mi się bramki strzelić, ale wielka moja satysfakcja, że niestety z 12 moich podań padły bramki, które między innymi strzelił Szarmak i Grzesiu Lato. Z tego mam wielką satysfakcję. Chcieliśmy pokazać, że jednak potrafimy grać w piłkę i dotrzymać kroku tym najlepszym jedenastkom klubowym reprezentacyjnym świata. Sobie zameldować przede wszystkim, że zadanie, jakie sobie postawiliśmy, zostało wykonane. Alleluja! 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 Moi kochani, chciałbym naprawdę z całego serca podziękować wam za to, za ten wspaniały prezent, jaki zgotowaliście naszej socjalistycznej ojczyźnie. Najgorszym nieszczęściem byłoby, gdybyście uwierzyli, że jesteście tak mądrzy, tak mocni, tak niezwyciężeni, że przestalibyście się liczyć z tymi, z którymi gracie. Ta skromność, nasza polska skromność, a równocześnie duma z tego, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, ona powinna was cechować zawsze, wszędzie, gdziekolwiek będziecie, czy na polskich boiskach, czy w szczególności wtedy, kiedy będziecie na boiskach zagranicznych. A póki co,
To ja proponuję, jak myślisz, Piotr, może szampanem? Chyba tak. Podlejemy to z myślą.